Dzień dobry, mówi Krzysztof Sylwanowicz. To jest dalszy ciąg koncepcji, to znaczy raczej antykoncepcji. I w związku z tym zaczniemy teraz ze spisem treści dwupunktowym do ułatwienia. Dwa punkty będzie część o hipermarketach na Orbicie, a druga część będzie o szpicy tak zwanej, czyli o takiej bardzo, bardzo długiej rakiecie, która leci w kierunku przeciwnym do kierunku centrum grawitacyjnego. Ściągającego w całą galaktykę w swoją stronę. No i teraz zgodnie z spisem treści, no jak to mówią, że żeby była lepsza dykcja, to trzeba ustami poruszać. Trzeba się zruszać, rozgrzać, ścisnąć albo rozciągnąć. Wtedy będzie lepsza dykcja i będzie się wyraźniej mówiło. Więc w związku z tym punkt pierwszy według spisu treści to będą te hipermarkety na orbicie. No i znowu koncepcja fantastyczna. Puszki, takie wielkie stacje kosmiczne, w których są całe hipermarkety, które są zaopatrywane z Ziemi za pomocą rakiet, które są na paliwo wodorowe, więc w związku z tym są w związku z tym są ekologiczne i nie zanieczyszczają już zanieczyszczonej planety. No natomiast oczywiście fabryki, które nie muszą być w środowisku czystym, tylko muszą pobierać czyste składniki. Więc tak naprawdę to cała powierzchnia planety to są śmieci, na których rosną rośliny i z których się zbiera owoce i przetwarza się w tej fabryce. W związku z tym na te owoce wyrosłe na śmieciach, no to jak gdyby niestety no mają te wszystkie składniki ze śmieci, mają gromadzone w swoich ciałach i w związku z tym nie daje się z nich zrobić żadnego wyrobu ekologicznego, skoro się wyhodowały na śmieciach. W związku z tym jeszcze jest ważne, żeby no ta gleba, na której rosną te rośliny do spożywania, do przetwarzania i do transportu na orbitę, do hipermarketów, no żeby te rośliny były wyhodowane na ekologicznej glebie, na czarnoziemie. Czarnoziem. No nie chcę mówić, z czego się ten czarnoziem składa, no ale to już tak to jest, że życie żyje na życiu. Więc inaczej żyć nie potrafi, tylko żyć na swoich odchodach i na swoich rozkładających się ciałach. I zwierzęcych, i roślinnych, bo jak gdyby wszystkie składniki są jednak tego samego pochodzenia. No i to będzie ta pierwsza część o hipermarketach na orbicie. Jeszcze zupełnie sensowna i można jeszcze zastanowić się nad tą sferą planety, na której już nie ma tego przemysłu, który zaśmieca, zanieczyszcza, śmieci się nie produkuje albo robi się takie śmieci, których nie ma, czyli na przykład te worki ekologiczne, papierowe, z samego drewna, w związku z tym nie mające ze sobą żadnych składników takich, które by były niezdrowe, nieekologiczne. Kotka oczywiście już przeszkadza, już gadam, że to dużo gadam, już musi iść. Już nie tu. Uciekaj mi stąd. No pani mi płynkowa nam pośpiewa, bo kotka włączyła tą muzyczkę. Nie tu. Chodź tu pod spodem, chodź.
to w prezencie od kotki. Tak, a teraz zatrzymamy, jeszcze raz się uda zrobić wszystko czwartą ręką. O, i udało się. Tak, udaje im się działać, że tak powiem, każdą kończyną, każdą macką, jak to łapką, łapkami. Jedna łapka, jeden łapek, drugi łapek. Jest, są łapki z łapkami. No i tak te hipermarkety na orbicie i ta czysta planeta, która jest ekologiczna, to jak gdyby wszystko się daje zrobić. Jeszcze i wymyślić i jak gdyby taka wspaniała, żyzna planeta, a teraz ta szpica, która ucieka w kierunku odwrotnym do centrum grawitacyjnego galaktyki. To w tym momencie musiałaby to być taka długa rakieta, bardzo długa, taka długa, że właściwie można powiedzieć tych wagonów 40. Sam nie wiem już, co się w nich mieści, tak? Jakoś tak to było. Więc w każdym wagonie musiałby być paliwo wodorowe do jak gdyby produkowania tej wody, no, która by musiała sobie w postaci wody czy lodu no, zostawać za tą rakietą, w związku z tym, że no, nie mogłaby sama siebie odrzucić do przodu, więc w związku z tym rakieta lecąc odrzuca do tyłu za siebie, no, napędzana wodą, można powiedzieć, i w związku z tym napędzana wodą, w związku z tym każdy człon tej rakiety ma w sobie wodór i tlen, i ten wodór i tlen spalają się w tym ostatnim członie rakiety, wytwarzają tą siłę ciągu, czyli pchają całą rakietę w pożądanym kierunku, natomiast no, wyczerpują się i w związku z tym tak naprawdę cały wodór i cały tlen z tego ostatniego członu rakiety zamienia się w wodę, no i jak gdyby przestaje lecieć z tą rakietą, zostaje z tyłu albo właściwie nawet jest odrzucony w stronę Ziemi z powrotem. Więc na Ziemię ciągle pada deszcz z tej rakiety, z tego połączonego tlenu z wodorem. Natomiast cała rakieta jest pchana w tym pożądanym kierunku i w tym momencie jeżeli, to ciekawy temat do obliczeń, dlatego że jeżeli sobie wyobrazimy jakąś tam długość tej rakiety i pomyślimy o tym, ile tego wodoru i tlenu jest w tym ostatnim członie, no to w tym momencie ten ostatni człon może jakąś tam siłę nośną wytworzyć, jakiś tam odrzut, po prostu pchnąć tą rakietę o ileś tam. I przyspieszyć jej, zwiększyć jej prędkość tak naprawdę, zwiększyć prędkość oddalania się od Ziemi. Zwiększyć prędkość jest zawsze jakaś tam. W tym momencie jest jakaś, jest zwiększona przez to paliwo z ostatniego członu rakiety. No i etap się zakończył, w tym sensie obliczeniowy etap. Można było policzyć tą szybkość, o jaką została zwiększona prędkość rakiety, jakieś się spchają się słowa obcojęzyczne i w ogóle jeszcze inne, już nie będę tutaj przeklinał, ale ta różnica między jedną prędkością a drugą prędkością to jest nieważne. W każdym razie to powiększenie tej prędkości daje się wyliczyć z tego, ile tego wodoru i tlenu było w tym ostatnim członie rakiety. Natomiast jak już się obliczy to, o ile się zwiększyło, to w tym momencie ta prędkość tak naprawdę musiałaby zwiększać, rosnąć do prędkości światła. No i w związku z tym rakieta musiała być bardzo, 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 bardzo długa. Taka długa, żeby aż cały ten wodór i cały ten tlen pozwoliły na wyprodukowanie takiej mocy, takiej siły, która by
rozpędziła tą rakietę do prędkości światła. Nie będę liczył tej długości tej rakiety, bo wiadomo, że pewnie jest nieskończona i tak dalej. Natomiast no, powiedzmy, że jest odpowiednio długa, żeby tą prędkość zwiększyć do prędkości podświetlnych nawet, a więc w związku z tym pokonywać te megaparseki w krótkim czasie. No i dolecieć prawie do krańców wszechświata. No i z tym, że jeszcze będę musiał pomyśleć o tych wszystkich obliczeniach. Natomiast ta koncepcja tych hipermarketów, no to będę do niej wracał. Jak tylko będę głodny. Na razie, do zobaczenia.